Siemano miodowi szaleńcy, miodowi maniacy, miodopijcy, miodoroby, trutnie miodowe i pszczółeczki nasze kochane. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek tak naprawdę, od którego może warto było zacząć cały Kings of Meat, no ale kto to wiedział, jak to wszystko się potoczy. Odcinek pod tytułem Najlepszy miód na prezent. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek jest robiony przy współpracy i uprzejmości największego polskiego sklepu z miodami pitnymi, internetowego. Czyli pitnemiody.pl. Pitnemiody.pl, także wszelkie miody odsyłamy tam. Ktoś tu powie, o, pewno Kings of Meat się sprzedał. Nikt się nie sprzedał, tylko po prostu... Jest to najlepiej zaopatrzony sklep z miodami w Polsce i jedyny, który obsługuje nie tylko całą Polskę, ale również Europę, także jeżeli szukać miodów pitnych, to tam. My korzystaliśmy z tego sklepu już wcześniej. Oczywiście miód pitny można kupić również bezpośrednio w Miodosytnie, a czasem w niektórych sklepach. Tak, tylko właśnie bardzo często jest to produkt lokalny, także jeżeli nie mieszkacie gdzieś właśnie w bliskiej okolicy tej miodosytni danej, może być problem z dostaniem tego miodu, że tak powiem, na rynku krajowym. Natomiast przez internet jak najbardziej, także polecam. Asortyment jest bogaty i wzrasta. Tak. Dobra, ale do rzeczy. Najlepszy miód na prezent. Idą święta, a zresztą to jest nie tylko, może być prezent na święta. Może być co, na Dzień Ojca, na urodziny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka. Dzień Wędkarza. Dzień Wędkarza. Jest taki? Nie wiem, ale Dzień Pszczelarza, no, chociaż pszczelarz akurat może sobie sam zrobić. Wiecie, Mikołajki, Barburka, generalnie 1 maj, 3 maj. Urodziny prezesa. Imieniny prezesa. No. Także no, jest okazji. Okazji jest pełno, a miód pitny na pewno jest dobrym prezentem, o czym za chwilę powiemy. Na przykład miód pitny jest świetnym prezentem dla gości z zagranicy. No bo jak wam dobrze wiadomo, miód pitny to jest, no już wyjaśnialiśmy w poprzednich odcinkach, nietypowo polski trunek, ale z całą pewnością mocno osadzony w naszej tradycji. I kojarzony z ziemiami polskimi. Dokładnie, także można oczywiście kupić najzwyklejszą butelkę. Ale jeżeli prezent, to chcemy coś mieć... Trzeba by się troszeczkę pokazać, prawda? Specjalnego, nie? I miody pitne nawet nieźle w tym sobie, w tym takim sferze prezentów radzą, także zachęcają konsumenta nie tylko smakiem, który jest w butelce, ale również właśnie też tym wyglądem zewnętrznym. I na tym dzisiaj skupimy. Dzisiaj nie będziemy degustować tych miodów, po prostu pokażemy wam, jak ładnie... Może to zdegustujemy? Troszeczkę. Generalnie skupimy się na tym, żeby przedstawić wam właśnie prezencję, czyli właśnie jak to jest ładnie opakowane, jak to wygląda i generalnie podsunąć wam pomysł na właśnie prezencję. No bo wiadomo, czasem jest problem co kupić, a co kupić komuś, kto wszystko ma. Na przykład. No, a miód pitny, nawet jeżeli nie od razu, to on się nie zepsuje, jeźnie woła. A może i wam się skapnie troszeczkę. Na przykład. To co? Od czego zacząć? No, przedział cenowy jest najróżniejszy. Można kupić miód, no myślę, że co, za 20-30 zł no. W sklepie, ale też można kupić no, butelkę miodu w okolicach 100 zł, i więcej. Nawet więcej. Także już zależy, tutaj już od was zależy... jaki i, macie budżet. Jaki macie budżet i jak wam zależy na osobie obdarowywanej. Bo czasem też jest tak, że przecież dobry prezent, a potem trzeba jakby przynajmniej na tym po samym poziomie zwrócić. Także no. Pamiętajcie o tym. No i oczywiście są klasyczne butelki. Tu mamy taką klasyczną butelkę, ale nie do końca, ale oczywiście zwykłe szkło. I to jest taka najtańsza, najprostsza opcja, ale można zrobić wrażenie, także no. To jest najprostszy, najprostszy buteleczek, jeszcze mamy oczywiście taką... Można powiedzieć taką wersję... Taki zestawik, powiedzmy, zestaw może dla, nie wiem, dla porządku tego, żeby spróbować. Zróbmy unboxing, może szybciutki, no. To jest taki zestaw również, gdzie można zdegustować kilka różnych miodów. I wam powiem szczerze, że ja dokładnie taki zestawik dostałem na imieniny, chyba z 2 lata temu. Zrobimy troszkę porządku, żeby
Także było bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie, sympatycznie sobie właśnie wypić takie trzy miodziki. To jest zestaw od Apisu, miody polskie, klasyczna ich kolekcja, również są tutaj Jadwiga i Kurpioski, które na pewno zdobywały różnego rodzaju medale. One często przychodzą, no, my dostaliśmy taką wersję Wesołych Świąt Wielkanocnych, ale jest również takie ładne opakowanie tutaj nachodzące Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. I w środku mamy trzy ładnie zapakowane, bezpiecznie, małe miodzitki po 250 ml, piastowski, który jest trójniakiem. Trójniak, dwójniak i półtorak generalnie w tym zestawiku. Odsyłamy, co to jest dwójniak, trójniak, czwórniak i półtorak. I tak to wszystko. Do odcinka o tym, gdzie dokładnie zgłębiliśmy ten temat. Z dwójniaka mamy Kurpioski. I Jadwiga. Chyba najbardziej znany. Chyba najbardziej znany. Taki, no, słodki i mocny. No. I ceniony na świecie. No tutaj niektórzy będą... znajdą się oczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o takie osoby, które robią dopitny w domu, które zaczną negować to, czy to jest półtorak w ogóle możliwe do zrobienia. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj o tym, nie będziemy tutaj zgłębiać teorii produkcji miodów pitnych, tylko można coś takiego. Apis, największa miodosytnia na świecie, jak już w jakimś odcinku ustaliliśmy, na wszechświecie. I to jest jedna z takich tańszych opcji. Może nie najbardziej, ale kojarzy się z miodami pitnymi, a tutaj sobie pozwolę to po prostu... O kamionce ludzi, tak? O kamionkę, tak. Czyli klasyczna taka butelka właśnie gliniana, wypalana, szkliwiona, robiąca wrażenie. Potrzebujesz pomocy? Chyba sobie... Potrzyma, czareczki moja piękna asystentka potrzyma ten tutaj piękny kartonik. I tu... O, kamionek jest też całe mnóstwo. Ale ta jest wyjątkowo ładna i pięknie wykonana. I jak widzicie, ja sobie to pozwolę tak odwrócić. Dobrze, to wyjmijmy, wiesz, żeby się nic nie stało. Piękne czareczki. Przychodzą również z taką ładną czareczką. Dwiema nawet. Bo to jest miód pitny huzarski i tu jest taki chyba wizerunek huzara. Miody pitne się tradycyjnie konsumowało, piło w takich kamionkach. Jeżeli degustujemy, to kieliszek jest lepszy, ale to za chwilkę. No, albo w rogach jeszcze, nie? Jeżeli gdzieś tam tak dalej. Ale na pewno jest to ładny. A jak widzicie, jest bardzo dobrze zabezpieczony. Ja wezmę ten może karton, nie wytrzymasz. O. Naprawdę to jest... To jest piękne. Piękne, naprawdę ładne. To jest miodosytnia Huzar, też jedna z większych. I w tej opcji tutaj mamy dwójniaka, to jest akurat trójniak. Ale generalnie o co chodzi, można dostać piękny zestaw, no taki upominkowy, nie? No. I generalnie te ceny nie są jakieś takie zaporowe, jeżeli chodzi o dobry trójniak. A tą butelkę można później wykorzystać. Nie wiem, tego nie będziemy otwierać, bo to jest dokładnie to samo. Że tu jest dwójniak, także generalnie bardziej może szlachetny. Też go wysuniemy sobie już do przodu. Okej. Okay. Mówiliśmy o tym, że oprócz kamionek są też zwykłe butelki, ale mogą być w ładnym kartoniku. I tu jest przepiękny. Jest naprawdę ładny też. Miód pitny dwójniak Krynicki, ta cała seria jest w takich właśnie ciemnych butelkach. Tak, takie szkło dymione. Ta butelka została zaprojektowana na którejś urodziny Putina. Oczywiście nie był tam nasz polski miód pitny, była bodajże wódka jakaś rosyjska, ale to jest ten sam projekt. Oczywiście producent dostosował sobie to do własnych potrzeb i naprawdę to ładnie wygląda. I no, przychodzi też w takim ładnym kartoniku. Karton zrobimy. Naprawdę kontrolowana jakość, strzeżona produkcja. Bardzo ciekawe. Jeżeli jesteśmy już przy opakowaniu ładnym,
To tu jest na przykład też taki mały zestaw upominkowy od Jarosa. Budka dla ptaków. A otwieramy ją, a w środku ta-dam, cztery ładne kamieneczki. To właśnie 250, myślę, tak, 250 ml, także też można właśnie kupić po nie, niejako na spróbę, żeby zobaczyć właśnie, które wam najbardziej pasują, którzy danej osobie. Żeby nie kupować od razu całej jednej butelki, to tu mamy taki właśnie jest trójniak trybunalski, dwójniak. AM, dwójniak koronny i maliniak. Bo też kupując warto zwrócić uwagę, jeżeli nawet nie macie doświadczenia z miodem pitnym, to nie wiecie co wam smakuje, ale są miody i korzenne, i panieńskie, czyli sam miód i woda, i miody pitne na przykład owocowe, tak jak w tym przypadku maliniak. W tym zestawie na przykład macie wszystkie, przekrój. Bardzo fajne, drewno ładnie, moim zdaniem chyba najlepiej się komponuje z miodami pitnymi. Taka odwołanie się do natury. A teraz mój faworyt, jeżeli chodzi o prezent, jeżeli ktoś chce mi kupić prezent. Urodziny nadchodzą. To bardzo fajna książka. A ty lubisz czytać? Ja lubię bardzo czytać. Ją tutaj otworzymy. Uważaj na zakładkę, żebyś nie wypadła. Są dwie. Dobrze. Byłoby na szczęście. No, otworzyliśmy lekcję dla was, którą możecie poznać lekcję jeszcze przed otwarciem książki. Bardzo fajne, nie? To też taka sklejka. Dosyć właśnie sprężynująca tutaj. Uważajcie przy otwieraniu. Butelka rzeczywiście klasyczna, także tutaj z butelką nie ma nic specjalnego. Natomiast opakowanie robi całe wrażenie. I zestawu dopełniają dwa ładne, piękne takie kieliszki takie. No i to jest już taki zestaw, w którym naprawdę można degustować miód. Słuchaj, może sobie zdegustujemy następny miód w tych kieliszkach, co? Myślę, że tak. Ten teraz? Nie, może już w następnym odcinku. Także ten zestaw, gdybyście szukali, to jest manufaktura Miody Polskie. Seria właśnie taka, wszystkie mają podobne etykiety, różnią się numerami i oczywiście zawartością tego, co jest w środku. Bardzo dobry miód. Ja osobiście bardzo je cenię. A czy wam będzie smakować, to musicie już sobie sami. Zresztą nie musi wam smakować, na prezent to dajecie komuś, także wiecie. No, ale może będą się częstować, nie? No to lepiej kupić taki, który nóż poczęstują i też będzie smakować. Nie? Dobra, to co? Ostatnia skrzyneczka. Ostatnia, tu jest apis. I tu jest, proszę państwa, w środku jest Jadwiga, ale również też kamionce. I też z ładnymi tutaj takimi ceramicznymi czarkami. Z logo apisu. Takim wytłaczanym i tutaj plastry miodu. Pokaż może. O, i butelka. Jadwiga. No. Sami widzicie, to są naprawdę ładne opakowania. I myślę, że jeżeli nie mieliście pomysłu na prezent, na święta, które nadchodzą, to mam nadzieję, że udało nam się coś wam podpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Odsyłamy do sklepu pitnemiody.pl. Tam możecie sobie sprawdzić dostępność, ceny i wszystko, także tam tym nie będziemy się teraz bardzo zajmować. Tam też macie krótkie informacje, co w danej butelce jest. To też również ułatwia zakup, bo jeżeli nie mieliście styczności z miodami wcześniej, to możecie albo wywnioskować to wszystko z naszego kanału, albo na stronie pitnemiody.pl, wtedy macie właśnie ten przekrój i wszystko możecie sobie wyczytać i patrzeć nie tylko na estetykę zewnętrzną, ale również na to, co się znajduje w środku. Pamiętajcie, dajcie lajka, dajcie suba. Trochę będziemy trochę tych właśnie takich odcinków dla laików, których chcemy zarazić naszą pasją do miodów, prezentować. Tak, planujemy cały cykl właśnie odcinków przy współpracy z pitnymi miodami. I mam nadzieję, że to będzie również dla was interesujące i korzystne i podpowiemy parę fajnych rzeczy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiamy. Już dziś życzymy wesołych świąt. Albo, nie wiem, wesołego dnia matki, wesołego dnia ojca, w zależności kiedy tego prezentu szukaliście i trafiliście na ten odcinek. Pozdrawiamy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!